fala, bo tutaj żadnej filozofii nie ma żadnej, nie jak w każdym samochodzie po prostu, nie? Nie ma tu żadnych magicznych wyłączników. Tu później panu pokażę zasadę działania tego. No dobra. A wyjazd teraz... Stanie normalnie, tak jak książka pisze? Aha, jakie są biegi, tak? Nie, bo biegi tu pan ma na tym 4 biegi. No. A tu pan ma teren, szosę i tak dalej. Rozumiem. Wszystko to napisane. Co rozumiem. No, no i tutaj... Tutaj co, jakiś awaryjny wyłącznik, tak? Nie, no to jest wyłącznik prądu. Włącznik prądu. No, a tutaj te dwa te? Tu jest maska, a tu jest hamulec ręczny. Hamulec ręczny, zwalnianie, bo tu jest zaciąganie, tak jak w Mercedesie. Dobra, i tu światła, nie widzę. No i tu światła. Dobra, no niech pan pali. A, czyli stanie pan wyciąga i po prostu normalnie palimy. No i tu jest ten brzęczek, on... A co ten brzęczek? Trzeba odczekać, aż on zgaśnie, bo ta? Też pali wcześniej, ale... A co to ten brzęczek jest? Nie wiem, co tam za to... A nie, to co to jest związane z może z układem elektrycznym? No, no. Ale, ała. Ale huk. Szok. Ustawiam, załóżmy, na jakim chcę biegu. Nie? Aha, trójka, nie? Rozumiem. I tutaj musi mi zapalić zielona lampka. Aha, a dlaczego? Dlatego, że to jest do autopompy. Rozumiem. To jest, wyrzuca pan bieg. Aha, czyli bieg obojętnie, tak, jaki wbijam. Tak. I, ale czyli jest, ta dźwignia w ogóle służy do autopompy. Tak, to jest przełożenie w tym rozumiem. I tutaj jest to, że tutaj pan tą dźwignię daje, pan do przodu zabezpieczasz. Aha. Tu jest wyłączony ten i teraz auto jest na... Auto nie jest jako auto, tylko jest jako silnik do autopompy. Jako autopompę. Rozumiem. Zapłon jest włączony. Czyli bieg obojętnie jaki. Tak, natomiast w zależności od tego, jaki pan, bo to są cztery obroty zależy, jakie chcemy na pompie. Jeżeli będzie pan miał na jedynce, będzie miał pan niskie obroty. Rozumiem. Niskie, natomiast jeżeli pan a jak się stosuje na tak cztery. Zazwyczaj? Wie pan, co, no, to jest, jakie ciśnienie potrzebne. Rozumiem. Trzeci bieg to jest taki optymalny. Maksymalnie. No, tak? Na wystarczająco. Rozumiem. A jedynkę też się używa, czy raczej nie? Tak, też się używa. Tam gdzieś możesz sprawdzić, co jest działanie. Rozumiem. Aha, czyli tak, to jest w ogóle opis... To jest położenie neutralne, ponieważ tu to jest opis do pompy w ogóle. Nie, nie. Nie? To jest przełożenie biegów terenowych. Rozumiem. Tak masz, dalej. Tą stronę pan masz teren. A to jest typowo do pompy temat. Ten, ta dźwignia. Nie, to jest tak reduktor. Wyłącza pan w ogóle skrzynię biegów. Aha. Od jazdy. No to dobra, a tamta dźwignia to co to jest? W tym układzie to ta dźwignia jest od pompy, tak? Tak, tam jest załączenie pompy. No, ale tutaj zielone światełko, jak panu świeci, to jest... Nie ma jazdy. Rozumiem. Tak? Odłączenie napędu. Kół, dobrze, ale typowo takie wyposażenie strażackie to jest tylko tamta dźwignia, tak? Tak. No o to mi chodzi. Ale właśnie. Jedno z drugim musi działać. Dobrze, ale jakby nie było tych spraw strażackich, to tamta dźwignia nie istnieje. Tak można zrozumieć. Nie powinno. Powiedzmy. No. Powiedzmy, bo to jest przełączenie jak gdyby przystawki do autobusu. Dokładnie. No już wszystko wiem. Tak, dobra. A tutaj. Musi być jakieś jedno tylko tak, połączenie. Tak, to jest, żeby włączyć autopompę, musi pan mieć położenie neutralne. Aha. Czyli tutaj neutral, a tutaj bieg jakim wybierzemy. Rozumiem. Rozumiem, no teraz rozumiem. Mamy pewne, że na połączenie. Ja muszę to wszystko nagrać, żeby to po prostu czyli była tak, wiedza. W momencie tak, na połączenie, przy załączonej pozycji dokładnie. Autopompy, położenie neutralne, jeżeli chodzi o napęd. Tak, mamy tak. Odłączony napęd, jeżeli chodzi o koła. Dokładnie. Załączony napęd i na pompę. Jakiś. I biegiem sterujemy tutaj obroty. Dokładnie. I to jest praktycznie tyle, no i to co tutaj pan wspominał Staszek wcześniej, że włączony zapłon tylko, przekręcenie zapłonu. I samo uruchomienie autopompy już jest z tyłu w tym momencie. Aha, to już nie zapalamy samochodu tutaj? Nie. O. Nie, bo może pan zostawić, przyjechać i tutaj jest... Tam jest włączony zapłon. Rozumiem. I tu pan samochód odpalasz. Aha, tym przycisk. Tu pan masz gaz. O kurczę. No, już autopompa działa. A już sika. Czekaj, bo tam jest blokada. Na jakim biegu dałeś? Na trójce. No to teraz... Tak, w tym momencie ma pan... To jest układ wysokiego ciśnienia tutaj, no. Czyli to ona... będzie wysokie dosyć tak, ciśnienie. To już jest tak, bo trójka to jest... Mówił. No. Że można dać czwórkę, to będzie tak, jeszcze tak, no i my tu jeszcze będziemy regulować się obrotami.
Czyli co tu pan reguluje, tak z ciekawości? Tu włączam wodę z autopompy, z beczki. Rozumiem. Czyli jak dźwignia jest do góry, tak, to woda idzie z beczki. Rozumiem. Jeżeli dźwignia idzie w tą stronę, no, to woda idzie z beczki. Bezpośrednio z tego, aha. No dobrze, a jakbyśmy teraz dali w dół, to co, zgaśnie, czy... Odcina pan wodę, odcina pan od beczki. Od beczki. Rozumiem. Aha. Jak ładuje pan wodę z rzeki do beczki, ten zawór trzeba odkręcić, dać o tamtą stronę, bo tędy woda idzie do beczki. Aha, czyli on, jakbym tu podłączył węże z zestawu, to co to by ładowało do beczki wtedy, czy nie? Jak się mylę? Jak pan zawór odkręcisz, no, to będzie ładowało do beczki. Jak jest zamknięty, to odkręcasz pan te nasady i idzie pan na linię. Bezpośrednio na ten, nie? Bo to i to są wyjścia. Tak. Wyjścia na pod węże. Rozumiem, to są wyjścia, czyli tego, dobra. Tutaj gaz samochodu, okej. Okay. Tutaj pan ma do piany. Do piany, zbiornik piany można podłączyć. Tak, kładziesz pan do piany. Rozumiem. Do beczki. I tu się pan przełączasz. Ile piany? Oczywiście. Ile to ja sterowanie. Oczywiście. A co to jest ta dźwignia tutaj? To jest przełączenie zasilania, tanie na układ, opieranie, bo tak, tutaj ma pan zawór. Zawór w tym momencie odkręcony jest, pobór jak gdyby z dozownika środka pianotwórczego. Czyli to ogólnie temat piany jest. Tak. To jest tylko dotyczy piany. Tak, a żeby zastać pianę, to musi pan wytworzyć podciśnienie w tym układzie, więc trzeba wodę przepuścić. To jest jak gdyby taka budowa liniowego. Czyli tutaj bez piany one, a to szałm z pianą. Tak, dokładnie. I rozumiem. W tym momencie mamy podciśnienie. A to? A to już jest na stałe otwarte do układu. To w niczym nie przeszkadza, bo niczym jeżeli nie przeszkadza. Pan nie wytwarza tutaj podciśnienie, to ten układ, dobra, jest jak gdyby dobra zamknięty. Co jeszcze z obsługi tutaj, z tych tematów jakiś, no nie wiem. Jeżeli chodzi... Pan gasi. Aha, gaszę samochód tu. Aha, tu gasię, w porządku. Natomiast jeżeli chodzi jeszcze o tutaj wskaźniki. No właśnie. Ponieważ to jest pompa jak gdyby dwustopniowa, czyli jest tutaj, tak, wysokie i niskie ciśnienie. Tak. W tym momencie to, co żeśmy zapracowali, to jest układ wysokiego ciśnienia. Czyli starcie, tu jest do 40 barów. Rozumiem. Na tym wężu. Rozumiem. Natomiast generalnie niskie ciśnienie to jest podawane na te nasady. Tak. I tu ma pan dwa manometry. Jeżeli chodzi o ten manometr, to pokazuje panu ciśnienie na wysokie ciśnienie, czyli 10. Czyli ten dotyczy tylko szybkiego natarcia. Tak, szybkiego natarcia. Dobra. Jeżeli chodzi o tutaj ma pan wskazanie tego niskiego ciśnienia, tak, ewentualnie z podciśnieniem, jeżeli by pan zacysał to, co tutaj panu prezentowaliśmy, tak, w momencie pracy autopompy, jeżeli jest w dół, tak, podpina pan węża ssawnego, tak, i może pan zasysać równocześnie podając wodę. Ja panu wytłumaczyłem, że jak wskazuje rzeka, to ciągnie z rzeki, wskazuje górę, to ciągnie ze zbiornika. Dobrze, a teraz jakbym chciał napompować zbiornik tylko, uzupełnić wodę. No to tu pan podłączasz i ten zawór trzeba przekręcić. Aha, a to w kierunku rzeka, tak nazwijmy. No, powiedzmy w dół. Musi być w dół. Wskazuje pan. Tam zawór odkręcam, żeby szło w kierunku wody. A czy są jakieś... Jest przelew. A jest przelew. Jest przelew, natomiast przy ssaniu tutaj nie ma, no jeżeli, bo tu ma pan wskaźnik poziomu wody w zbiorniku. A, jest tu wskaźnik? A faktycznie. To jest taki na tak, zasadzie widzę, prywatny, na zasadzie już wiem, o co chodzi. Dobrze jest, bo każdy zbiornik, wiadomo, jakiś tam, powiedzmy, no, żeby go ciśnieniem nie obciążać pod, tak, koniec już napełnienia, no to jeżeli pan na wskaźniku obserwuje sobie, że powiedzmy on dobija, chodzi do góry, można trochę tą moc zmniejszyć, żeby, rozumiem, żeby już końcówkę, wiem, o co chodzi. Bo on ma przelew, wiem, o co chodzi. Nie dobrze. Tu pan ma opisane. To jest opisane dosyć sprawnie tu, nie? Już teraz nie będę czytał, ale dobra, jeżeli nie, tego... Okej, okay. Co jeżeli chodzi o te manometry? Dodatkowe te manometry, no to tak, tutaj ma temperatura silnika? Temperatura silnika. Czy pompy? Silnika. Pracującego samochodu? Tak, pracującego samochodu. Dobrze. Czyli tutaj ma pan układ temperatury na samochodzie. Dobra. Motogodziny, no, nie istotne. No, z obrotami, no i cóż, tyle. To? Bary? Czego? Tutaj bary będą, to będzie równocześnie wskazywało tutaj na ciśnienie, wie pan, w tym momencie, żeby pan skomać, przy podawaniu na niskie ciśnienie. Hok, wysokie coś, hok, normalny. Tak, jest, no, czyli tu jest normalne ciśnienie, wysokie ciśnienie. Coś czyli tutaj bezpośrednio, no tutaj też przy wysokim ciśnieniu, to jeszcze jak załączymy jeszcze raz. Rozumiem. To tutaj będziemy widzieć. Co tu mamy za zawór, ten czerwony? Tam jest taki z boku coś czerwonego. To jest, jak nie pamiętam, żeby źle pan nie powiedzieć. Ten czerwony. Teraz, co to będzie rozłączanie, chyba tutaj na tym. Czwórka. Co to pisze? Na wysokie ciśnienie. Wysokie i niskie. Czyli? To ma w praktyce zastosowanie? No, zależy, jak siła potrzeba wody.
Znaczy w tym momencie, jeżeli podajemy wysokie ciśnienie, to mamy tutaj na pozycję tą 4. No. Jeżeli będziemy sama praca niskiego ciśnienia, dajemy to na pozycję 5. Czyli w tym momencie będziemy mieli tylko niskie ciśnienie, czyli to. Tak, ale tutaj też woda będzie podawana. Rozumiem. Tylko już wtedy nie będziemy... Nie a to tutaj, to są, jak domyślam się, to. Tu ma pan nasady zasilające. Jeżeli będzie pan chciał zatankować zbiornik z hydrantu. Rozumiem. Nie? No to odkręcamy sobie tutaj tą nasady. Tak. Podpinamy węża, odkręcamy zawór. Tak. I jest napełniane przez nasady zasilające 2 do zbiornika. Trzeba uruchamiać pompę, żeby to napompać, czy nie? Ciśnienie z hydrantu dobija po prostu dobija tu bezpośrednio. Czyli to jest bezpośrednio tak naprawdę ze zbiornikiem połączone. Bez użycia nasady stawnej. No dobrze, ale czemu jak tu odkręcę, to czyli to gulą natankowuje, że nie ucieka tędy woda? A ucieka woda jednak. Ona ucieka. Aha. Częściowo. Czyli co tu uciekło? Tu można by było powiedzieć, że wypompowanie wody następuje właśnie tym zaworem? Nie. Jeżeli chodzi o sam pobór, ale pyta pan teraz podczas pracy autopompy? Nie. Jak tu bym chciał zatankować, rozumiem. Podłączam, nie muszę uruchamiać pompy, ciśnienie samo dobija do zbiornika. Wie pan, tak. Ciśnienie na wężu będzie na pewno wyższe niż to, które będzie nam tutaj w momencie... Jasne. Ale jakbym chciał opróżnić zbiornik, to można powiedzieć, że to odkręcając opróżnię go? Czy nie? Częściowo tak. Bo finałowo gdzie się opróżni zbiornik? Bo jak pan odkręci, no to pan zejdzie, bo te nasady wychodzą od dołu zbiornika, nie? Tak, ale żeby opróżnić zbiornik, faktycznie to co by trzeba było zrobić? Żeby opróżnić go do zera. No to tak. Aha, czyli to wystarczy, żeby opróżniło się zbiornik. Tu masz pan zaworki do autopompy. Żeby to odkręcić, żeby z autopompy stąd... Żeby z autopompy spuścić na zimę w razie w górze, by... Tak. Tu jest następny. Czyli to są takie tylko do opróżniania zawory. Rozumiem, tak takie każdy, techniczne. Tak samo każda nasada ma do odwadniania. Też, żeby odwodnić. Rozumiem. Czyli to są typowo odwadniające, nic więcej. Podczas pracy to nie ma nic wspólnego z tym. Dobrze, tu na górze co mamy? To jest 60 metrów węża. Tak, mówię, to jest do układu wysokiego ciśnienia. Dokładnie. Rozwijamy, to ciągniemy po prostu. Tak, tu jest tylko blokada. Aha, jak chcemy zablokować? Tak, chcemy zablokować. Jak chcemy, żeby już więcej się nie wysuwał. Dokładnie. Oczywiście. Podczas podawania te skoki ciśnienia tutaj są. Oczywiście. Żeby zablokować, żeby nam się on nie rozwijał. Dokładnie. 60 metrów. A tu zwijamy, no to wiadomo, przy zwijaniu tu jest taki docisk na końcu guma, żeby to blokowało, nie? Czyli zwijamy, to mamy to na łańcuszku tutaj. I prowadzimy, żeby tak, dobra, w porządku. Jeżeli chodzi, wracając jeszcze do tej piany, Tak. Podawać pianę. Tak. Zasada podawania piany jest taki, że. No, śmiało. Tu mamy nakładkę, tak. W zasadzie prądowicy pianowej, to jest nakładka do piany. Rozumiem. Zakładamy tutaj na końcówkę, rzuciłem ją w błoto. Ale generalnie... Zakładamy, przekręcamy, ona się blokuje. Tak. I to działa wtedy, no, że tak powiem, możemy wytwarzać pianę, oczywiście Trzeba mieć zbiornik z pianą, oczywiście, żeby to... Wiem, o co chodzi. To po prostu trzeba zasilić, nie? I tutaj, tak jak mówię, żeby było wytworzyć to. Tu jest kranik, trzeba to odkręcić. To jest dozowanie, jak gdyby stężenie. Nie ma tutaj wskaźnika procentowego. Rozumiem, ale tak mniej więcej na czucie trzeba wiedzieć. Powiedzmy na oczywiście. W momencie zasania widzimy, jak nam to szybko tą wodę... Czyli tam stacyjka jest włączona i wówczas to się świeci. Tak. Stacyjkę jak pan wyłączy, to zgaśnie. Rozumiem, jest podłączone. Wiem, o co chodzi. Co to są to tutaj? Jakieś elektryka pewnie... To są gniazda, podejrzewam do szkoły. Jakieś przyczepki, coś tam? Do przyczepy pewnie, nie podpinaliśmy. Rozumiem, czyli to nie jest tego, ewentualnie to nic są wspólnego z... To są gniazda zasilające. Dobrze, tutaj jakieś światełko to się uruchamia jak? Samo? Czy postówka musi być zapalona? A są jeszcze jakieś światełka tu takie podświetlające, czy nie będzie? No nie działa akurat, no dobra. A działa. No, tak jak w silniku samochodowym. Tak, żeby nie zabrakło. Rozumiem. A jak wymiana ewentualnie? Jest jakiś spust? No, wymianę robiliście? Bo to w zasadzie to się po prostu nie żeby to się zużywało. A coś z obsługi takiej jest istotne, czy raczej bezobsługowy temat? Tu jest bezobsługowy. Myśmy nic tu nie robili. Rozumiem. Czyli przy pompie raczej tutaj nic nie trzeba grzebać. Rozumiem. Jak ona wygląda? Tu tylko zmówię, to
kontrola oleju. Aha, czyli wałem to jest połączone bezpośrednio z silnikiem, tak, czy tam tak, jakieś, tak. Jak to jest zrobione? Tak, to jest, wie pan co, to jest wał na, znaczy tam jest połączenie z wałem napędowym, stąd ta pozycja neutralna. Tak, żeby neutralna wypięło na napędzie, wał napędowy samochodu. Tak, a to jest przełączenie, ten przełącznik. A co to jest tutaj? To są kliny pod skliny. A, kliny, dobra, wiem o co chodzi. Myślałem, że jakaś pojemnik, szufelka, coś takiego, no ale nie, dobra, kliny. No, co tam jeszcze? Jeżeli chodzi o dach, no to tak. To będzie trzeba na dach zobaczyć tam. No zobaczymy tylko, co tam jest, nie? Bo tam, co tam? Tam są, nie będę na dach. Aha, czyli to są te węże ssawne? Trzy węże i smok. Te niemieckie jeszcze, nie? To jest oryginalny zestaw, który był z tym samym. I wykorzystaliście z tego? Tak, myśmy, jeżeli chodzi o zastosowanie, korzystaliśmy z tych węży, bo tak jak pan mówiłem, nie ma możliwości podłączenia 110. Wiem, o co chodzi. Myśmy wozili to tylko... A co to jest? To są jakieś, podejrzewam, to było tak, to blokady było, do to czegoś? Było, nie, to był element pod drabinę. Myśmy to zdemontowali, nie mamy tych elementów. Rozumiem. Bo... Czyli jakaś ichnia niemiecka drabina tu tak, pewnie. Znaczy to było tak, że patent był, jeżeli chodzi o blokowanie drabiny, w ten sposób, że tutaj były dodatkowe... Aha. Dodatkowy układ i to było tak, że drabina określonej długości. Rozumiem, i blokada. Chociaż tak. W tym momencie to. Szczebelek pewnie i za szczebelek. Tak, to jest jak gdyby blokowanie. Wiem, o co chodzi. Myśmy mieli tutaj inną drabinę, nam to. No nie było to kompatybilne z naszymi sprzętami. Wiem, o co chodzi. Praktycznie a to tu nie... co tam jest pod spodem? Wie pan co, to jest tak. To są zbiornik? To jest dostęp do zbiornika. Wiem, do o co góry, chodzi. Do góry zbiornika, jeżeli byłaby sytuacja, gdzie... Wyczyścić coś tam, tak? Zrobić rewizję. A robiliście kiedykolwiek, czy nie było potrzeby? Zbiornik. Rozumiem. Tu jest, to jest kompozyt jakiś. Aha, tam, także no i dobra. Póki co nam się... Czyli to podłącza się za każdym razem bezwzględnie, bo to musi być, żeby... To znaczy, nic... jeżeli pan będzie chciał zasysać, nie wiem, z jakiegoś zbiornika typu, nie wiem, staw, rzeka no, i tak no. Dalej. No to są elementy niezbędne, żeby pobrać wodę. Natomiast w warunkach strażackich, żeby pan, nie wiem, ten samochód komuś tam dalej przekazywał, przekazywał strażakom, tak. No to oni mogą korzystać, tak jak w naszym przypadku, tak jak mówię, albo hydrant, czyli te zgadza się, albo ale, ewentualnie dodatkowe. Przepraszam, ale bezwzględnie do jakiegoś zbiornika dzikiego to musi to być podłączone. Tak. Żeby kamień nie wpadł, nie? Musi być, bo to jest po pierwsze no tak. No wiem, o co chodzi. Po pierwsze tak, że jest zawód zwrotny. No to tu mamy. Konstrukcja umożliwia zastanie wody, a po drugie... To jest bezobsługowe. Podłączam i to tam się nic nie odczepia, nic się tam... Klucze są tam oryginalne, tak jak mówię, przystosowane do tych nazw. No, dobra, tu super mamy. No i kto kierował tym wozem? Ja tak? Aha. Ale nie tutaj na akcję. Kto wskakiwał, to jechał. No ale żadnym innym autem, myśli pan, by nie dało się tam podjechać? Bo gaśniczym tam nie było możliwości. Nie było możliwości. W tamtych warunkach. Jeszcze tak przepraszam, co to, bo tego żeśmy chyba nie umówili. To jest, to ma pan do tego wskaźnika. No. To jest wskaźnik, jeżeli pan zakręci tutaj, no. To nie będzie panu wskazywało poziomu wody w zbiorniku. Ale czemu to czyli, takie, że zakręcamy? Czyli to jest taka jakby sonda w pewnym sensie, że tutaj się przy wzroście poziomu wzrasta tutaj ciśnienie. Tak, to jest, oczywiście, to jest tak, logiczne, nie? Tak. Aha, czyli tu żadnej obsługi nie ma, tu jest gaz samochodu, tam zapalamy, gasimy, to wiem, dobrze. No to tutaj nie ma jakiejś obsługi filozofii, nie? A tu jakiś zaworek, czy żeśmy go omówili? To spuszczenie. Spuszczenie czego to było? To jest odwodnienie. Aha, odwodnienie tego układu jakby z pianą chodziło. Tak. Rozumiem, czyli wszędzie są zrobione odwodnienia, żeby właśnie zapobiec zamarznięciu, podejrzewam, nie? Dokładnie. Aha, w ten sposób. Dobrze, w ten sposób, okej. Jeżeli chodzi o samochód, no to co, obsługa tam już poza tymi sprawami strażackimi, to nie ma jakiejś filozofii, nie? A, klucz do koła, jak się domyślam, jakieś tam dwa klucze. Lewarka nie ma żadnego, żeby coś, wiesz pan, w razie w koło wymienić chociażby. Nie ma, w razie czego to... Zestaw jest to co było w zestawie, myśmy tutaj nic więcej, że tak powiem, nie przywieźli. No. Takie wyposażenie, jeżeli chodzi o... No, ciekawe. A... Nie było okazji opony zmieniać. No wyobrażam sobie. No tutaj dobrze wygląda pod maską, w sensie, że faktycznie tutaj o rdzy nie ma mowy. Na tych elementach o rdzy nie ma mowy, nie? Nie ma mowy o rdzy. To podejrzewam, że... A nie, to też Hella jest, widzę, bo tu były amerykańskie pewnie inne lampki trochę, wymienili. Nic to nie było zrobione. Jeśli chodzi o te obrysówki, no to myśmy mieli... Dodaliście. Awaria, chłopaki po prostu wyjechali samochód, jak jechali do pożaru, też na taki przekaźnik w kamienicy. No i musieli odbyć jakąś tam gałąź czy korzeń
no, uszkodzili tą jedną, no i nie mogliśmy znaleźć takich oryginalnych. Aha, w sensie... Założyliśmy po prostu nowe te światło. No, rozumiem. Trochę to tak... A dużo czasu potrzebuje, żeby się nagrzał? Tak, po prostu, żeby się nagrzał. Aha, i tu pan ma termometr. Termometr czego? Silnika. A co, to nie działa? Coś zaczęło kombinować, to my wstawili do innej, inaczej tak mi się kupiło. Dobra. Ma stały napęd na cztery koła ten samochód? Stały napęd na cztery koła.